Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Dzisiaj będziemy opowiadać o grze, która jest wersją przedprodukcyjną, produkcyjną, my tak do końca tego nie wiemy. Na pewno w momencie, kiedy będziecie słuchać tego podcastu, jest jeszcze trwająca akcja na Wspieram To. Poprawka, kiedy my publikujemy ten podcast, jest jeszcze... Tak, jeszcze trwa akcja na Wspieram To, która dąży do tego, żeby gra została pojawiła się na polskim rynku. A jest to gra Turysta w Rzymie od wydawnictwa Harapaka. Harakapaka, przepraszam. A i o turyście w Rzymie. Ładnym kotkiem w logo. I o turyście w Rzymie będą mówić. Link. Czuniek. I Windziarz. Faktycznie kotek w logo jest. A czy przypadkiem przy okazji Q&A tydzień temu nie mówiliśmy, że nie będziemy więcej robić kickstarterowych preview? Tak sobie przypomniałem teraz. Znaczy w ogóle to taka śmieszna rzecz, bo dostaliśmy bardzo fajnego maila, bo bardzo miły mail był z zapytaniem, czy chcielibyśmy zrecenzować grę. Szczerze powiedziawszy, dość impulsywnie odpisałem na niego, nawet nie pytając chyba Was o to, czy chcemy, czy nie. Nie. Po prostu odpisałem na niego, bo był po prostu bardzo ładnie skonstruowany mail. Naprawdę, to był taki profesjonalnie napisany mail z profesjonalnym zapytaniem, czy nie chcielibyśmy czegoś zrecenzować. A ponieważ rzadko takie maile dostajemy, to chyba mnie to tak ujęło i stwierdziliśmy, że spoko. No i dostaliśmy, i spytałem tylko w tym mailu, czy dostaniemy grę przedprodukcyjną, czy nie, czy jakiś prototyp, czy coś takiego. I bardzo miły pan odpisał mi, że nie, że to będzie taka już praktycznie wersja finalna. I to wygląda jak wersja finalna, bo to na co patrzymy i to co widzicie na Wspieram To, to jest wersja finalna. No, jest to troszeczkę inaczej wyglądająca planszówka niż jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Czy powiedzmy tak, widać trochę, że to debiut. Tak, ale debiut, znaczy, no tutaj można powiedzieć bardzo proste rzeczy. No, jest niestandardowe pudełko w tej grze. Jest bardzo dużo niestandardowych elementów, które wyróżniają. Może to jest nowy standard. Mają wyróżniać tę grę. To jest być może, ale tak patrząc z perspektywy wydawnictw nowych, kiedyś przecież, nie wiem, nasza gra pojawiła się też w wydawnictwie, które nie miało zbyt dużego doświadczenia, to pamiętam, że rozmawiałem z Przemkiem, który prowadzi wydawnictwo Bomba Games. Jego pierwsze dwie gry zostały mu tak trochę, pomysł na pudełko, na rozmiary były trochę narzucone i dopiero gdzieś tam później, jak zobaczył, jak wyglądają gry, to się zorientował, że karty trochę nie takie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mam takie, odnoszę wrażenie, jeżeli chodzi o wykonanie tego, bo to naprawdę wygląda bardzo porządnie, żeby nie było jasne, bo to jest takie kickstarterowe tektura. To jest grube. Tak, żeby nie było to, że to jest, że mówimy, że to jest wydanie takie trochę jak debiut. Nie chodzi o to, że jest marne wydanie, tylko że jest nie wygląda tak jak przeciętna jak jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Do wszystkich planszówek Rebela, Portalu czy innych dużych wydawnictw w Polsce czy poza granicą. Dlatego, że mamy niestandardowe pudełko, dlatego, że mamy bardzo grubą tekturę pudełka, dlatego, że mamy planszę nie o formacie ogromnym. To jest ogromny format składający. Ona się składa tak jak... Z ośmiu. Chaos w Starym Świecie? Nie, chaos jest z sześciu. Z ośmiu jest... Ja nie widziałem, żeby coś się składało dookoła. Jak tutaj to. Mamy właśnie łamaną planszę na 8, grubą planszę, dobrze wykonaną planszę tak naprawdę. Mamy niestandardowe karty okrągłe, których zrobienie jest bardzo drogie. Mamy... I od razu o tych kartach powiem tutaj, że i już jest taki drobiazg. Avers i rewers wyglądają prawie tak samo. I nie wiesz, którą stronę trzymasz te karty. Jak są dwa stosiki discard i to, z którego pobieramy, to trzeba przez moment się ręka waha. Z którego stosiku. Mamy karty biletów, które wyglądają trochę jak bilety starej komunikacji miejskiej, nie wiem, warszawskie ZTM, na przykład takie jak kartoniki trochę. I na przykład to też jest ciekawostka, bo to nie są karty tak naprawdę, to jest pocięta tektura i tak dalej. Przynajmniej drewno mamy super standardowe. Dostajemy masę kart z tymi, z zabytkami. Zabytkami rzymskimi i mamy bardzo dużo drewna, standardowe, duże piony i wały w walce. Takie jak zasoby Puerto Rico. Tak jest, czyli mówiąc krótko, dostajemy grę, która, znaczy myśmy dostali grę, która tak naprawdę nie wierzy w to, żeby to nie był egzemplarz produkcyjny. To wygląda jak, przynajmniej patrząc z mojej perspektywy, jak taki próf, który wysłała drukarnia do zaakceptowania. I pod względem jakości naprawdę jest mega wysoka. Jest bardzo spoko. Tak, także tutaj jakościowo jest to super. Klimatycznie, bo też o tym przeważnie mówimy, mamy tutaj podróżowanie po Rzymie. Ja tutaj będę jakby jako jedyny, który tam w tym Rzymie z naszej trójki był, broni się to.
Znaczy chciałem powiedzieć, że Windziarz przy pierwszej partii zamęczał nas. O, tutaj to, tutaj bardzo tu byłem, piękne tu miejsce, byłem. Tu byłem. Tak, to no, ale nie, ale jest dobrze wszystko oddane. Mamy tu autentycznie mapę Rzymu i podróżujemy sobie po Rzymie i wszystkie te zabytki, które tutaj mówimy, te wszystkie bazyliki, cirkus, te wszystkie te cirkus Romanum i tak dalej, wszystko się tutaj pojawia. Chciałem powiedzieć, że ta plansza jest bardzo estetyczna. Tak. Naprawdę. Ale ma kilka problemów. Podoba mi się, podobają mi się ilustracje, podoba mi się ogólna estetyka. Ale tego, funkcjonalnie dałoby się. Co do funkcjonalności, poprawić. Właśnie za moment. Tak, tak, będziemy... ale chciałem powiedzieć, podoba mi się w ogóle ilustracja na opakowaniu, mimo że jest taka troszeczkę łącząca dwa style takie dość kontrastujące. Czy sobą. Ona wygląda jak wydawnictwo, jakbyśmy oglądali trochę przewodnik, nie? Że mamy przewodnik po Rzymie, mogłoby tak wyglądać okładka przewodnika po Rzymie. Tak, tak. Nie? Że tak pani się gdzieś tam powiada i będzie tam coś tam powiadała. Także ogólnie muszę stwierdzić, że. Klimatycznie to ta gra też jest całkiem spoko. No podróżujemy po Rzymie, możemy tam jeździć rowerem, możemy tam jeździć, trochę ten taksówka tam, ten autostop jest bez sensu, ale moglibyśmy jechać Uberem. Tam jakby Uber było spoko. Także to jest jakaś takie, no to się trzyma wszystko. No wiesz, jak chodzi o klimat, no trzeba nadmienić, że te karty, ile ich tam jest? 180 kart. To są karty z opisami tych zabytków. Tak. Takie, nie że tam, o, sam sobie zgadnij, co to jest ta nie, fontanna, jest, tylko jest parę... Jest fontana di Trevi, jest opis, co to jest fontana di Trevi, którą zrobi i tak dalej. I to jest... Jakbym ja wydawał taką grę, to na tym elemencie trochę bym, bym zaoszczędził. Nie potrzeba tam 180 kart, czyli dla każdego pola na planszy po jednej karcie dla każdego więcej, gracza. Tak, właśnie, bo jest więcej niż... Możemy to grać od 2 do 5 graczy, czyli tak naprawdę te 180 kart to tam jest podzielić na 5, bo tyle jest rodzajów. Także zawsze mówimy o klimacie. No mamy tutaj grę, w której sobie... Chodzimy, budujemy sobie tak trasy jak Ticket to Ride, no i jest to... Jeśli ktoś widział tę grę, to zastanawia się, dlaczego jeszcze nie wspomnieliśmy tego i wstrzymywaliśmy się ile mogliśmy, ale tak, to jest w pewnym stopniu klon Ticket to Ride, a przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Tak, ale wiesz, do czego zmierzam, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że to co dostaliśmy... Będziemy za chwilę mówić o mechanikach i tak dalej, ale to co dostaliśmy, wszyscy tutaj jak siedzimy, docenimy to, że wykonanie naprawdę jest przyzwoite, mimo że jest niestandardowe, to jest przyzwoite. Ma swoje bolączki, o których za chwileczkę powiemy. Widać, że włożono pracę. Tak, włożono to w pracę. Widać, tą część, tak. Nazwijmy to edukacyjną. Tak. Mamy jakiś pomysł na grę i ten pomysł się tutaj trzyma. Trzyma się, ale wydaje mi się, że dałoby się z niego wycisnąć trochę więcej. Oczywiście, ale trzyma się. Znaczy, bo to, sam pomysł na to, jak usłyszałem, że to będzie taki ticket, tylko że będziemy zwiedzać Rzym i szukać drogi, jak najefektywniej przejść sobie i zwiedzić jak najwięcej zabytków, to brzmi na coś fajnego, co mogłoby być wystarczająco inne, żeby... No, żeby nie bolało tak sklonowanie zasad w pewien sposób. I nawet pierwszą partię tak zagraliśmy, bo niestety źle zinterpretowaliśmy jeden z zapisów w instrukcji. Tak. I było nawet spoko. Stwierdziliśmy, że pomimo różnych tam błędów, jakichś, które pojawiały się przy okazji, to stwierdziliśmy fajny pomysł, że nie tak jak w tikecie buduję sobie po prostu trasę gdzieś tam znikąd, tylko muszę kontynuować trasę, którą się podróżam. Ciągnąć jedną linię, tak jakby. To było nawet spoko, tylko potem skapnęliśmy się, że graliśmy źle, bo się okazało, że jakiś inny błąd nam wyszedł. Znaczy, okazało się, że grając źle da się grę zablokować, co nie jest w sumie dziwne, jak się gra źle. Tak. Więc na szczęście tak, poprawiliśmy się, przeczytaliśmy instrukcję, okazało się, że znaczy, gramy... Mnie rozjaśniło dopiero nie przeczytanie instrukcji kolejny raz, tylko spojrzałem na zdjęcie. Na zdjęcia, na fotki, które są na Wspieram To. Bo o co chodzi? W instrukcji jest taki zapis, który mówi o tym, że możemy tylko jeden szlak budować. I zinterpretowaliśmy to jako to, że można budować jedną taką... Nie ma rozgałęzień tras, które zajmujemy. Tak. A okazało się, że jednak są. Tak, bo napisane jest to, można rozpoczynać trasy, która w żaden sposób nie będzie połączona z poprzednią. I to jest tak ogólny zapis, że myśmy stwierdzili, że fajny pomysł, jedną trasę. Skoro słowo szlak jest wygrubione... I jeden, tak. Dokładnie. No dobrze, więc trochę powiedzieliśmy o tym, o czym jest ta gra, jak ona wygląda. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to całkiem spoko. Szczególnie, że tutaj trzeba też pochwalić, jest to polskie wydawnictwo. I to fajnie, że ktoś zrobił grę jakąś tak w miarę porządnie wydaną. No ale teraz będziemy przechodzić do mechaniki.
No i zaczniemy od tego, co już gdzieś tam powiedzieliśmy, że jest to tak naprawdę pewnego rodzaju, a nawet chyba bardzo bliski klon gry Ticket to Ride. Wsiąść do pociągu, bo ten tak tytuł jest. Nie padł jeszcze. Mhm. Tak, no jest to klon, zasadniczy pomysł różniący to od Ticketa jest taki, że w Tickecie we wsiąść do pociągu, żeby zbudować połączenie, musimy zebrać tylko karty odpowiedniego koloru wagonów, żeby zrobić połączenie. Tutaj zbieramy dwa rodzaje kart. Jeden rodzaj kart, czyli nazwijmy to kolory, czyli rodzaje środków transportu. I drugi rodzaj kart wartości, czyli czas, który poświęcamy na pokonanie danej trasy. Jest to nawet dość sprytnie pomyślane, bo są, prawda, trzy środki transportu, które są rzadsze, ale potrzebujemy mniej kart czasu, żeby z nich skorzystać, no i odwrotnie w przypadku wolniejszych środków transportu. Plus mamy na niektórych trasach opcję przejścia pieszo, do której nie potrzebujemy karty koloru, wystarczy dużo czasu. Tak, plus mamy jeszcze jakieś czasami na trasie specjalne punkty, że jak na nie sobie wejdziemy, to przejście przez ten punkt, czy jak zwiedzenie jeszcze przy okazji chodzenia czegoś, dostajemy więcej punktów. Tych połączeń jest sporo, więc dzięki temu ta mapa też wygląda trochę podobnie jak do Ticketa, bo mamy tam, w Tickecie mamy te podwójne trasy, mamy te szare, czerwone i tak dalej. Tu mamy bardzo podobnie, mamy zielone, niebieskie, czerwone krążki z tą informacją czasową. No i drugim jakby walutą jest ten czas, tak? Czyli te okrągłe karty, o których powiedziałeś, że rewers i awers są praktycznie... I muszę je dziwnie rozłożyście trzymać w ręce, żeby widzieć, co na nich jest. Tak jest, bo informacja o tym, ile mamy punktów czasu, czyli ile tam minut jest na samym środku. Mamy okrągłe karty i te karty jakby są... To mamy podwójną walutę, tak? Czyli musimy zapłacić... Najpierw wsiąść do czegoś, czy zapłacić bilet, ewentualnie iść pieszo, a potem wydać czas, no bo kosztuje nas to jakiś tam czas. I trzeba przyznać, że do tej pory to wszystko jakby się słuchając tego, to jest takie spoko. Nie? I teraz nadchodzi ten moment, żeby tak ładnie powiedzieć po angielsku, kiedy musimy zaadresować słonia. Dobrze. No więc tak, moją akcją w turze może być dobranie dwóch kart. Karty zawsze dobieram z zakrytego stosu i wybieram, czy dobieram sobie dwa bilety, czy dobieram dwa zegarki, czy dobieram kombinację. I jeśli dobieram, powiedzmy, czas, to dobieram sobie losową kartę i to może być 5 minut, to może być 10 minut, to może być nawet pół godziny. I nie mam nad tym żadnej kontroli. To... Mamy jedną walutę i niektóre mamy talię, z której dobieramy losowe karty i niektóre karty są 6 razy lepsze od innych. I nie mają żadnych wad. I nie mają żadnych wad, bo na początku wydawało nam się, że jeśli powiedzmy będziemy płacić 30 za 5-minutowe przejście, tak, to przepada nam nadwyżka. A instrukcja mówi, że jeśli płacimy więcej niż jest potrzeba, to po prostu wydajemy sobie resztę ze stosu kart odrzuconych. I w tej sytuacji mamy karty, które są 6 razy lepsze od innych kart i nie wiąże się z tym, nie ma żadnych konsekwencji ich nieefektywnego używania. Wydawałoby się, że drugi stos jest lepszy, no bo tam są te środki transportu, więc mamy te, powiedzmy, tam też są lepsze i gorsze, powiedzmy. Metro jest zazwyczaj lepsze. Trochę bardziej sytuacyjnie, ale też są lepsze i gorsze, ale wydawało się, że tam jest problem mniejszy. Natomiast wśród tych biletów jest też bardzo specyficzny bilet, który nazywa się roboty drogowe. Nie wiem, bo ja w ostatniej partii go nie miałem, więc a wy owszem, to wy lepiej pamiętacie. I roboty drogowe jest to omijasz rundę. W sensie omijasz te... Nie masz następnej rundy. Ta runda i nie masz następnej. Znaczy, no, dobranie kart i tak kończy twoją rundę. Czyli tak. Tracisz, po prostu tracisz następną kolejkę. No i kartę, bo ta karta nic nie robi. I to znowu jest tak jakby, że mamy zakryty stos, na którym są dobre rzeczy i nagle jest jedna zła. I to taka bardzo zła. Ona jest mega zła, bo wyobraźcie sobie teraz standardowo, zawsze przed nagrywaniem staramy się zagrać partię. Ta partia była błyskawiczna. Trzech ludzi, którzy potrafią grać w grę. 30 minut. No niecałe 30 niecałe. Minut. Ze spakowaniem 30 minut. Ze spakowaniem. Czyli 22 minuty zajęło nam od momentu, kiedy podjęliśmy start i Ink zrobiłeś pierwszy ruch. Zakończyliśmy partię. Partia skończyła się wygraną Inka, ja byłem drugi, Ciuniek był trzeci. I dziwnym zbiegiem okoliczności jest to mocno skorelowane Ciuniek z liczbą tych Ciuniek złych biletów. Ciuniek stracił 4 rundy, ja znaczy 4. Nie, Ink nie dobrał żadnych robót drogowych, ty dobrałeś jedne, ja dobrałem dwie. Tak, i jakby druga rzecz, gdybym
nie dobra tego, to tylko kwestia byłaby tego, który z nas zbuduje lepsze pole, tak? Jakby lepiej sobie to połączy. Jest to dość niefajna rzecz, dlatego że to, co powiedziałeś, Ciuńku, chyba jest tutaj mega ważne, że w tikecie zawsze mamy tą wystawkę i zawsze mam jakąś decyzję, którą mogę zrobić. Tutaj tej decyzji nie mam, jestem skazany na totalny los. W tikecie mało, że mamy wystawkę. W tikecie poza tym nie można powiedzieć, że jedna karta jest obiektywnie... Nie jest obiektywnie lepsza. Znaczy, ona Joker jest lepszy. Znaczy, Joker jest lepszy, ale tylko jeśli go... dobierzemy w ciemnostanie. Też jest jakaś kara za wzięcie go świadomie, więc... Tak. Tutaj problem, tak jak powiedzieliśmy, pojawia się w tym, że ewidentnie gra będzie karała. Będzie sposób losowy. Karała osobę, która będzie miała pecha w dociągu czasów. Czasu. A druga rzecz, bo też na to zwróćcie uwagę, akurat fajnym pomysłem jest to, że zaczynamy z różnych miejsc, że każdy ma punkt startowy, zaczynamy z różnych miejsc. Ale ciekawostka, w tej ostatniej partii moje miejsca wszystkie opierały się na... Przeważnie. Moje opierały się głównie na rowerze i na autobusie. Mhm. Ja chciałem dobrać metro, które jest najrzadszą kartą tali. A Ciuniek miał fajne właśnie wyjście na metro. No, w ogóle miał szybkie połączenia. I ciągnął, ciągnąłeś jak głupi te bilety i one nie dawały ci tego, co chciałeś. Bo usadowanie spowodowało, że miałeś nieciekawą sytuację. Mhm. Czyli o co chodzi? Bo to nie jest tak, że my tutaj zabijamy grę, bo jest w niej element losowy. Tu chodzi o to, że ten element losowy, nie mamy na niego żadnego wpływu, to raz. I różnice między kartą dobrą a złą są ogromne. 600%. Bardzo łatwo to policzyć. 600%. Jakbyś ciągnął czasy typu 30, 35, 40, to naprawdę to by... nie bolało tak. No okej, ktoś ma trochę szczęścia, trochę pecha, ale... Druga kwestia, o której też wspomnieliśmy. Ciągnąc 30 i płacąc ją za przykład trasę 25, bo są takie krótkie trasy, krótki spacerek sobie przechodzę, ta opcja wydawania reszty to jest jakiś dramat. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że ciągniesz wysokie nominały, to nie musisz ich tracić, tak, bo dostaniesz resztę. Bo tak to miałbyś rozminę. Mam 30, to może zmarnuję jeszcze jedną rundę na wyciągnięcie drobniejszy. I byłaby decyzja, czy chcę szybciej iść, czy chcę dłużej poczekać i optymalnie zapłacić. Masz pieniądz i go sobie dysponujesz sobie nim i będziesz miał to jakby oddane tą resztę punktów. Co dla mnie jest niespotykanie dziwne w tej grze, bo to mówię, gdyby to była taka, że nie wiem, 30 możesz tylko na przykład używać do podróży metrem, czy tam do czegoś, jakieś takie, wiesz, jak... Jakiś minus, żeby te dobre karty miały jakąś wadę w sobie. Tak. Dobra. Następny aspekt, o którym chciałbym teraz pomówić, to jest odpowiednik biletów z tiketa, który jest tutaj. Czyli tutaj mamy jeden bilet wydrukowany w instrukcję. Każdy chce dojść z pola startowego do Watykanu. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czyli mamy grę, w której wszyscy po prostu chcą zrealizować, dotrzeć do tego samego miejsca i kiedy, bo jest za niedotarcie, tam jest wysoka kara. No to jest, wiesz, to jest tak jakby, jako zamysł jest popularnie fajne, no bo być w Rzymie nie widzieć papieża, prawda? Tak. Gra wygląda tak, że dochapię, dojdę do... A potem szukam punktu. Do Watykanu, a potem już po prostu dzieje się cokolwiek. No ja jak w końcówkę miałem, szukaliśmy punktów, dobrze, że o tym powiedziałeś. Kwestia też jest taka, że zwróć uwagę, że myśmy mieli w okolicach 300, tam 250 na 3 graczy, teraz partia była w okolicach 250-300 punktów, 30 punktów to jest 10%, to jest jeden ruch mniej więcej. 30 punktów to jest mniej więcej jeden ruch, czyli jedno zbudowanie z dojściem gdzieś, to jest sporo jak na tą grę, bo już właśnie sobie pokazaliśmy to, że nie dojście do... Szczególnie, że to nie jest 30 punktów, tylko... 30 plus dojście, tak? Czyli... Znaczy nie pójście na Watykanu, to jest 60. Plus minus nawet więcej. Wiesz, to teoretycznie w tym czasie mógłbyś zdobyć jakieś... Około 70 nawet, bo musisz dojść do tego Watykanu. W tym czasie mógłbyś zamiast tam dojść zdobyć inne punkty, no ale tym niemniej jest to... Tak. I w związku z tym ja mam kolejną takie zdziwienie. Ja, nie wiem, ja się nie znam tam, znaczy trochę się może znam na grach. Zastanawiam się punktacja, która jest w tej grze. To znaczy, część obiektów, które oglądasz, są warte 5 punktów, część 10 i starają się przyglądać mapie
i mieć jakieś uzasadnienie, dlaczego coś jest warte 5, a coś 25. Mhm. Im dalej miejsca startowego, tym jest warte coraz więcej. A chodzi ci o tę nieszczęsną prawą stronę planszy. Tak. Prawa strona planszy jest punktowana lepiej, ponieważ jest daleko od Watykanu. No dobrze, ale są też tam piątki czy dziesiątki, na które strasznie dzisiaj nie chciałem wejść. Zastanawiałem się, dlaczego są te piątki, dziesiątki. Ja teraz po cichutku staram się otworzyć. Nie udało ci się. Mamy na przykład dziesiątkę, mamy dziesiątkę, 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 a tu masz 10, a tu masz 25, a tu masz piątkę, a tu masz dziesiątkę. I zastanawia mnie to, bo wszystko... Teraz, przepraszam, didaskalia, windziarz pokazuje rzeczy na mapie, nie widzicie tego, niestety. Tak jest, ja pokazuję chłopakom, bo zastanawiałem się, czy to kwestia jest tego, że nie wiem, znaczy, na pewno jedna fajna rzecz jest taka, że wszystkie trasy po prawej stronie są lepiej ometrowane, tak? Tak, co jest zabawne, bo są... A to prawda. Jeśli dobierzesz metro i nie potrzebujesz wysokich kart czasu i możesz zrobić takie turnie po najwyżej punktowanych polach na planszy. Dokładnie. Znaczy akurat fajne rzeczy do oglądania. Dobra. I to też gdzieś tam, znaczy to też sprawdzałem sobie mniej więcej, jak przypominałem sobie, jak się po tym, że mnie podróżuje, to faktycznie tam, gdzie jest metro, to tam jest metro. Czyli dobra, skoro już patrzymy na planszę, to mi się przypomniało, że mieliśmy co do wykonania jeszcze jedną rzecz wspomnieć. Znaczy ci nie chciał wspomnieć, a ja mu Adam Kwapiński w nią nie pograł za bardzo. Nie, ale chciałem powiedzieć, że o ile plansza jest bardzo estetyczna i ładna, o tyle przejrzystość tych połączeń pozostawia co nieco do życzenia. To znaczy tak, długie trasy są fajnie widoczne i nie ma z nimi problemu. Natomiast są też trasy takie jednokółeczkowe, jednopolowe. I to kółeczko gdzieś sobie orbituje pomiędzy dwiema lokacjami. I brakuje jakiejś takiej zaznaczonej linii, która by pokazywała... To znaczy ta linia jest, jak się bardzo przyjrzy z bliska, to ta linia jest... Dobrze, let me reiterate. Brakuje wyraźnej linii, która łączyłaby ze sobą dwa pola. Zgadzam się z tobą w pełni, brakuje otóż wyraźnej linii. Tak. Co ciekawe jeszcze, o ile sama mapa jest fajna, bo te zabytki gdzieś tam w tle są, to trochę mnie ten taka sepia, to sepia, tak będzie? A mi się podoba. Podoba ci się? Podoba mi się ta sepia, tak. Nie, właśnie... nie jest dla ciebie taka trochę, że mogła być bardziej żywa, albo bardziej czarno-białe już? Nie, mi się to jako pomysł estetyczny podoba. Nie, tylko teraz patrzę właśnie, że między Forum Romarum a Forum Trajana są, orbitują sobie takie dwa kółeczka. I tak naprawdę, nie jak się zastanowić, że to są dwie równoległe trasy, to... No dobrze. Trochę narzekamy. Następna rzecz. Jak ta gra się skaluje? Bo wydaje mi się, że skaluje się, że tak to ujmę, dziwnie. Bo na dwóch graczy nie będzie praktycznie żadnej interakcji, bo nie będziemy... Znaczy w ogóle nie ma żadnej różnicy na dwóch graczy czy na pięciu. To też jest ciekawe, że chociaż w tikecie to chociaż ktoś się postarał powiedzieć, okej, tak grać na dwóch, to nie można używać drugiej połowy podwójnej trasy. Tak? Tutaj pani Monika Baron, która jest autorką tej gry, nie zrobiła żadnej zmiany, to jest raz. Dwa, byśmy grali partię też pięcioosobową. I było bardzo ciasno. I było bardzo ciasno. Szczególnie fajnie się wtedy dzieje w Watykanie, bo można się okazać, że się nie dojdzie już. Że się nie dotrze do Watykanu, bo się jakoś zablokował. Poblokują. Tłumy tam przychodzą, czy coś. Dokładnie. Także wydaje mi się, że ten sweet spot to będzie 3, maksymalnie 4 osoby. Na dwie luz i tak jak w podstawowym tikecie europejskim wsiąść do pociągu, to tam za bardzo tam się nie pogra. Się a na 5 osób w przypadku tej gry, no możemy mieć problem z budowaniem. No i druga też... Ale to może być cały... Znaczy, ja to... nie wiem, czy to nie jest Mi to nie przeszkadzało. Fajniejsza opcja. Mi to nie przeszkadzało na 5 osób, tylko kwestia jest taka, że no można się frustrować bardzo na 5 osób, bardziej niż na 3 i 4, bo ta losowość będzie tutaj sobie funkcjonowała. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, która niekoniecznie się tutaj moim zdaniem sprawdza, mianowicie instrukcja. Instrukcja nie jest pisana przez kogoś, kto pisze instrukcję, bo najbardziej rozwala mnie jakby fajny początek. No, przeczytaj kolejne akapity, tytuły kolejnych akapitów. Pierwsza jest zawartość pudełka i spoko, mamy fajnie, potem mam cel gry, jest bardzo fajne. Największa ilość punktów przez gracza, spoko i tak dalej, liczba, bo to policzalne, pewnie tutaj nie było korekty, pewnie ja bym się wkurzył. Potem mamy przygotowanie do gry i znowu jest spoko, jest fajnie rozpisane. Szkoda, że nie ma go pokazanego, bo ludzie lubią takie rzeczy. Mhm. Potem mamy jakąś uwagę, no i spoko. I potem jest czwarty podpunkt ruch gracza. I teraz jest pytanie, ale kiedy od przygotowania do gry przechodzimy do ruch gracza? Nie ma w ogóle jakby gameplayu.
Bo mamy, ruch gracza jest bardzo też fajny, czy też tura gracza jest, bo to powinna być chyba tura, mają bardzo fajną rzecz, że mamy albo losowy wybór kart transportu, albo utworzenie jednego odcinka. I to jest bardzo fajne, bo jest to cały czas podkreślone, masz tylko dwie opcje. Albo bierzesz, albo budujesz. I to jest bardzo, bardzo spoko. Potem są jakieś przykłady, potem mamy punkt piąty, tworzenie trasy. Nie mamy tego rozbite jakoś na A, B. Dziwnie jest tam napisana ta instrukcja. Dziwne są te uwagi. One są takie wklejone z nienacka, nie wiadomo gdzie. No i potem mamy punkty ujemne, bilety, roboty drogowe, pomocne zagadnienia, koniec gry, informacja o grze. I to jest bardzo dziwnie napisana instrukcja, bo to jest tak naprawdę instrukcja, jakby ktoś dostał zlecenie, był studiem graficznym, zrobił to na zasadzie, jakbym ja to tak opowiadał sobie koledze. Mhm. Także tutaj też trochę żałuję, że wydawnictwo Harakapaka, przepraszam, się nie postarało dać komukolwiek z planszówkowiczów, żeby to przeczytał i zrobił mini korektę, bo to minimalna korekta byłaby tutaj wskazana. Także no, dziwne to było dla mnie dosyć. No, Przechodzimy do podsumowań. No, proste. Jakie jest podsumowanie? Jest to gra mocno inspirowana Wsiąść do pociągu. Nie da się tego ukryć i... Tak, niektórzy mogli powiedzieć, że jest to nawet... I ja tego tak jakby nie poczytuję jej za jakąś straszną wadę. Ujmę, bo no, Ticket tak. Jest to klasyk. Inspirowanie się klasykiem to nie jest nic złego tak naprawdę. Szczególnie, że jeżeli się próbuje wprowadzić do tego jakąś... Coś nowego, jakąś nową jakość. A jest tu ewidentnie próba zrobienia tego. Tylko, że... Ticket sam to robi, wprowadzając nowe mapy cały czas. Nie no, ale weź sobie Dominiona. I wszelkie klony. I wszelkie klony Dominiona. I klony Dominiona często są bardziej popularne od Dominiona. I słusznie często. Problem w tym, że ta rzecz, która została tu wprowadzona jako ta innowacja, teoretycznie fajna, czyli ten, tak jakby to, że potrzebujemy dwóch walut do wykonania ruchu, jest obarczona ewidentnym błędem, takim z punktu widzenia... Tak, i to ja chciałbym to podkreślić. My, nie wiem, Widziarzu, jak ty, bo byłeś bardziej optymistycznie do tego nastawiony. Nie, ja jestem optymistycznie wyrzeczony nastawiony, ja ci powiem, do czego jestem nastawiony. Od razu ci mogę ci powiedzieć. Mnie się bardzo podoba koncepcja na tą grę. Dobrze, to i tutaj jestem bardzo fajnie. Bo to, o czym my z Inkiem mówimy, czyli to, że są stosy kart, w których są karty różnych wartości i dobieramy je losowo, my nie uważamy tego za wadę, my uważamy to za błąd projektancki. Błąd projektowy. I to jest projektanta. Taki błąd projektanta też, projektantki. I według mnie to jest fatalny błąd dla tej gry. Żeby było jasne. Ja mogę podsumować bardzo prosto. Dla mnie możliwość, znaczy losowy dociąg kart, losowa waga tych kart, że w losowy sposób dostaję karty o różnej i to tak diametralnie różnej wadze, plus to, co mnie chyba najbardziej wkurzyło, przecież widziałeś moją minę, jak pierwszy raz wyciągnąłem roboty drogowe, no, jak graliśmy pierwszy raz. Gra, w której jest opcja, raz, tracisz kolejkę. Tracisz kolejkę i to tracisz kolejkę, to jest dużo w tej grze, tracisz kolejkę. Dla mnie dyskwalifikuje tę grę jako grę, bo dla mnie to jest w takim środowisku planszówkowym jest to gra broken i to tak, są ponieważ dwa elementy broken. Wszystkie inne rzeczy, których się czepialiśmy, to były jakieś tam znaczy, w sumie. Powiem wam tak, że gdyby to nie było takie coś. Gdyby nie było tam, dokładnie, gdyby nie było tam to, tego, to byłby okay. To w miarę udany klon Ticketa do zagrania. Taki polski. Tak. Taki polski z jakimś pomysłem. Z pomysłem na temat, z pomysłem na oprawę i tak dalej. O to dalej. Mi chodzi, że wiesz, dlatego to zrobiłem to wejście, bo to jest pomysł na grę. I czy on jest dobry, czy jest zły, to już będzie weryfikował odbiorca. To nie są odbiorcą pewnie czytelnicy forum gier planszowych i tak dalej, bo oni szukają już czegoś bardziej, pewnie bardziej innowacyjnego, jakbyśmy tak szli w tym kierunku unijno-europejskim, ale te błędy no dyskwalifikują to i nie wiem jak tam wspieram, to chyba to niezbyt dobrze idzie. Brakuje trochę marketingu też tej gry. Wiesz, to jest coś takiego, sobie myślę, że takie coś gdyby leżało sobie w Empiku, czy leżało sobie gdzieś tam, to ludzie potem Samą okładką mogłoby się sprzedać. Tak, ludzie mogą po to sięgnąć. Takiego totalnie casualowego gracza on nie zauważy, że to jest błąd. Tak. Także... Ale jest to, no niestety jest to błąd, przepraszam, na poziomie... Przepraszam za brzydkie porównanie. Na poziomie Chińczyka, gdzie rzucam kostką i mogę wyrzucić 1 albo 6. Mhm. I jak wyrzucę 6, to jest lepiej niż jak wyrzuciłem 1. Dużo lepiej. No jest, 6 razy lepiej. A chociaż jak to jesteś na samym końcu. No jak jestem na samym końcu. To już chcesz mieć to 1 z sami. Także dla mnie podsumowanie tutaj, nie będę nawet tego chyba oceniał, bo
jakby wstępnie mówiłem o tym, co mi się podoba w tej grze i faktycznie mi się podoba. Mhm. I mówię to uczciwie, bardzo, bardzo uczciwie. Zresztą ja byłem mega podniecony tym, bo ja w Rzymie naprawdę, nie wiem, tam chłopakom zawsze mówię, 11 czy 12 razy byłem. I dla mnie to jest bardzo też ciepło, tak gdzieś tam na sercu mi się robi, bo lubię to miasto i lubię do niego jeździć i go znam bardzo dobrze. I szkoda, bo jak żeśmy zagrali z tym felernym błędem, to mi się wydawało, kurczę, to chociaż to jest jakieś takie fajne, nie? Jeszcze coś zrobić tylko z tymi biletami, że coś tam, nie wiem, jak bierzesz na przykład bilet metra, to koniec. A jak weźmiesz na przykład tego, rowerowy, to możesz sobie wziąć dwa rowerowe na przykład. Albo jakoś tak, żeby jakoś to tam... Albo tak jak mówiłeś, jakoś, nie wiem, że te 30 można użyć tylko w jakiś tam... Tylko w metrze, czy tam gdzieś. Jakby to był jakiś za tym idący pomysł, to myślę, żeby to się broniło. Niestety nie broni się i szkoda, bo myślę, że mówię, to taka gra empikowa, taka gra, wiesz, taka gra w salonie, smyk i ludzie mogliby to kupować, nie wiem. Gra, którą rzucają ludzie, na przykład, wiesz, jak jadą na pielgrzymkę do Rzymu, to sobie tam mogą pograć, nie wiem. No to jest trochę taki wysokobudżetowy zupełnie, ale... Nie wiem, ile, chociaż koszty wydania tej gry są dosyć wysokie, bo znam się trochę na tym, to jest spory wydatek na tę grę, jeżeli chodzi o takie wykończenie, jakie jest. No i ja już podsumowałem. Niestety... No błędy skwalifikują. Broken. Gra zepsuta. No niestety. Przepraszamy. Znaczy za co przepraszasz? No, pani Moniko, jeżeli pani Monika nas słucha... Kurczę, no szkoda, bo gdzieś tutaj widzimy podstawę. Znaczy tego... widzimy spójność idei, tak, która za tym stała, ale tak, to wymaga jeszcze trochę pracy. Dobre zamiary, tak, i fajną oprawę, natomiast tak, no to jest tu jedna rzecz do naprawienia. Dwie talie. Ja dwie. Traktuję jako jedną. Okay. Losowy dociąg karty jako jedną najważniejszą. Tak. Okej, okay, to tyle od nas, turysta w Rzymie, Monika Baron i Haraka Paka, a o turyście w Rzymie mówił Ciuniek, Ink i Windziarz. Dzięki i do następnego odcinka.